Ja sobie tak luźno rzuciłam, że pod każdymi kuchennymi rewolucjami musi być 5000 łapek w górę. Tak więc znowu to zrobili. Fast as fuck, boy. Aha. Także znowu to zrobiliście i bardzo wam dziękuję. Ale zanim przejdziemy do oceniania waszych restauracji z Madzią Gessler, to zwycięzcą ostatniego rozdania jest Zoe. Gratulacje kochana, ja już do ciebie napisałam w komentarzu zwrotnym. I dodam jeszcze, że dzisiaj mam do rozdania aż 2 kody na 5 euro, więc dwie osoby będą mogły wygrać. To już trzecia część kuchennych rewolucji. Nasza Magda Gessler po ostatnich odwiedzinach w restauracjach musiała sporo odpocząć, naładować swoje baterie. Bo przyznam wam, że tamte restauracje nie były łatwe, a te, co dzisiaj odwiedzimy, to już w ogóle będą... O Boże! Madzia, co się stanęło się? Ej, mam nadzieję, że ocenianie waszych restauracji pójdzie już bez komplikacji. Poznajcie Madzię Gessler. 5 sekund wam powiem, co trzeba zrobić. Pod hashtagiem kuchenne rewolucje pi dodajecie swoje restauracje. Mogą być eleganckie, mogą być śmieszne, mogą być przypałowe, mogą być zabójcze, śmiertelne. To jest tylko wasza decyzja i od was zależy, jaką restaurację zrobicie nam do oceny. Wybieram losowe 3-4 restauracje na odcinek, które wraz z Madzią Gessler oceniamy. Tak więc na nic nie czekaj, kupuj. Zjedzmy na mieście, jeśli jeszcze nie masz na Instant Gaming, bo tam jest najtaniej, najlepsze rozszerzenia do Simsów w najlepszych cenach, jakie możesz tylko spotkać, i dołącz do naszej zabawy. Wypoczęta, wymasowana, odprężona Madzia po kawce gotowa do odwiedzenia nowej restauracji. Wygląda ona tak, uwielbiam jedzenie na łonie natury, więc super, jaram się tą restauracją. Tą restaurację stworzyła ptaszynka o niku Napi 2017, dzięki ci bardzo Napi. Restauracja pod wieżą jest idealna dla wszystkich miłośników natury, czyli mnie. Właścicielka prowadzi restaurację z pasją i dba o wszystkie potrzeby klientów. Miejsce jest niebanalne, bo można zjeść swoje ulubione danie w ogrodzie z dala od miejskiego hałasu. No, opis jest bardzo piękny i nawet Napi się na tyle postarała, że dała po prostu cechę parceli. Domowa atmosfera, towarzyska miejscówka, obiecująca miejscówka. Szefową sali jest Moira. W ogóle fajne jest ustawienie tego stanowiska szefa sali. Ona jest w ciąży. Jest bardzo dużo stolików na tym ogródku, więc jestem ciekawa, czy kelnerzy dadzą radę. Kelnerzy mają spoko stroje. Wejdźmy sobie do kuchni. Co tutaj jest? Ej, dlaczego? Łóżko i prysznic! Oj ty, Napi! Widać, że ptaszyna Napi zna życie. Bo ogólnie w Simsach, jak w poprzedniej części Kuchennych Rewolucji, jest tak, że jak dacie w restauracji łóżko bądź prysznic albo krzak do barabara, to niektórzy skorzystają z okazji i będą robić tam barabara. Bardzo proszę o to, stolik smacznego. Nawet ładny dostaliśmy. I na każdym stoliku są kwiaty i bardzo ładne kwiaty, na tych mniejszych są mniejsze. Zaczynam się zastanawiać, czy czasami coś się z Simsami nie popsuło, bo każda restauracja ma takie samo menu, a znowu w opisie mieliśmy wzmiankę o ciekawym menu, a jak możecie tutaj zobaczyć, jest nieciekawe. Możliwości są dwie, albo ktoś robi nowe menu i nie zapisuje tego menu w restauracji, nie sprawdza, czy się zapisało, bo czasami tak bywa, albo po prostu restauracja, które trafiają do galerii, mają menu zresetowane. Dostaliśmy zamówienie. Kurczę! Rzadko się zdarza, żeby tutaj jakość była wspaniała. Obsługa jest natychmiastowa, od razu sprzątają, przynoszą nowe dania. W ogóle restauracja prosperuje 10 na 10. Madzi, nawet się podoba wystrój, to niesamowite. A o posiłku mówi tak. Mniam, to jedzenie było po prostu przepyszne. Tak właśnie powinny wyglądać posiłki przygotowane dla takiej gwiazdy jak Madzia. Tak jest, zgadzam się z tobą. Ej, co? Ej, nie wierzę w to! Ona zaczyna rodzić! Ej, nie, chyba mi się wydawało. Nie, ona rodzi! O nie, szef sali zaczęła rodzić! Madzia przyszła pochwalić szefa sali. O, właśnie go pochwaliła, że dobre jedzenie, koleś! Co na to? Wie pani, jak często słyszę pochwały? Nigdy! Zapraszamy ponownie, to nie świadczy dobrze. Ej, podziwiam zaangażowanie tych pracowników, bo typiara ewidentnie rodzi od kilku godzin, ale nie zwolniła się z pracy, a mogłaby się zwolnić i by na jej miejsce od razu przyszła jakaś inna simka. Podziwiam ją, serio, podziwiam ją. O, jakieś poruszenie w pokoiku. Będzie barabara.
na stówę, ale jest jakaś babka, która przed chwilką płakała. Okej, okay, wyprosili ją z tego. Ej, ale czy to nie jest kelner czas? Jezu, jakie okulary masz, typie! Co się tutaj dzieje? Kelner! Kelnerka! Romans pracy! Jezu, właśnie takiej dramy potrzebowałam, słuchajcie, na początek odcinka! A oni zaraz potem, jak poszli Barabara, to muszą do toalety, ale nadal dzielnie noszą te tace z jedzeniem. To lubię, to oddanie pracowników. O nie! Zaczęło padać! Zaczęło padać i nagle nie wierzę w to! Madzie chce uciec, a jeszcze miałaś spróbować jakiegoś drinka! Ludzie biegają, ej, ja nie wiem, ej, nie, najgorszy scenariusz ever. Zaczęło padać w restauracji ogródkowej. O nie, a ludzie dopiero poprzychodzili. Ej, ludzie uciekają do środka. Uciekli z restauracji niektórzy. Ej, ja nie wiem, czy Madzia też ma uciec? Bo bez kitu, wszyscy się gromadzą w środku. Gdzie wy w ogóle tam do środka wchodzicie? Ten sobie usiadł na kanapie. Bo ten obok niego, jakieś ziomki na kanapie. On mówi, nie będę siedział obok takiego typa. Przepraszam bardzo, dlaczego jakiś duch robi zdjęcia? Paparazzi. Jezu, jaka burza jest, widzowie. Madzia, ja nie wiem, może ty się schowaj. Zapiszę, żeby nie było, że umrzeć. Tak mało brakowało. Przebywanie w pobliżu uderzenia pioruna. O nie możemy na to pozwolić, żeby Madzia umrzyła. Ej, bez kitu! Piorun leżył tuż obok stolika Madzi Gessler, bo taki kamień powstał od uderzenia pioruna, bierzemy na pamiątkę. Czaicie? Madzia była od włos, od śmierci. Ta restauracja, pomimo tego, że jest wspaniała, o mało nas nie zabiła. No i najlepsze jest to, że kelnerzy nadal starają się obsługiwać. O nie, wygląda na to, że Madzia czymś się zatruła. To na pewno wina jedzenia z restauracji. Madzia powinna natychmiast tam zadzwonić, powiadomić obsługę. Mam pierwszy raz w życiu taką sytuację. To tak można? Zatrucie pokarmowe. Bez kitu. Te dźwięki dochodzące z brzucha brzmią jak gulgotanie potwora z głębin. Madzia powinna zadzwonić do restauracji i to zgłosić. I niezależnie od tego, co by się działo, niech nie odchodzi zbyt daleko od łazienki. No tak, chce iść do toalety. Ej, to masz publiczną niestety, Magda. I ci ludzie, którzy coś zamówili i biegną z taką rozpaczą do tego jedzenia i jedzą w deszczu, kelnerzy uciekają w popłochu. Zgłoś zatrucie. Czajcie, że jest taka opcja, Madzia, wyłaź z tego kibla. Ej, ja nie wiedziałam, że jest taka opcja w Simsach, to jest dla mnie nowość, naprawdę, co ja teraz odkryłam, z głos zatrucie. I co ona teraz będzie dzwoni do nich? Ej, chcę zobaczyć, kto odebrał. Nie widzę, żeby ktokolwiek odebrał. No tak, pewnie Napi 2017 teraz z Madzią gada, bo przecież on jest właścicielem. Każde zgłoszenie zatrucia traktujemy bardzo poważnie. Proszę przyjąć 168 simolonów w ramach rekompensaty za nasz błąd. Radzimy pić dużo wody, jeszcze raz najmocniej przepraszamy, proszę nikomu o tym nie wspominać. Za późno, Madzia wspomni każdemu. Zobaczcie, jak się trzyma za brzuch, biedula. Ej, właśnie ją wytrzasnął piorun! O matko, Madzia, dobra, idź szybko obrazić tego szefa kuchni, co ci kazałam i się zwijamy stąd, bo ja nie chcę, żebyś ty czasami dostała z pioruna. Nie, jeszcze się... Wywaliła się jeszcze na sam koniec w kałuży. O Boże, biedna Madzia, popłakałam się. What the... Co się... I co ty robisz w domu Magdy Gessler? Czy ty wymiotujesz w domu Magdy Gessler do łazienki? Przecież my cię nawet nie znamy. Hej, zasmrodził nam cały kibel. Co się tu dzieje? Ej, właśnie wróciłam do domu ogarnąć Magdę, a nagle na pochacie biega w lat i zwymiotował nam do kibelka. Ja myślę, że on też był w tej samej restauracji, na przykład wcześniej od nas i też się zatruł. Dobra, wróciliśmy do tej restauracji, burza przestała szaleć i z tego co widzę, to ona już urodziła. Ale właśnie straci miejsce pracy. Restauracja pod wierzbą brzmi i wygląda niewinnie. Zachęca swoim pięknym ogrodem, ale jest niebezpieczna. Śmiertelnie niebezpieczna. Magda Gessler niemal tutaj umarła. Ta restauracja prawie nas zbiła. W dodatku Madzia się tutaj zatruła, co zdarzyło się pierwszy raz w historii jej życia. Nawet na bagnach się nie zatruliśmy. Dlatego oficjalnie Madzia Gessler postanowiła tą restaurację zamknąć. Z racji tego, że trują tutaj ludzi. Dlaczego wytrujecie ludzi?
Od dzisiaj na zawsze restauracja pod wieżą zostaje zamknięta. Przenieśliśmy się na piękne Sulani, gdzie czeka na nas ta dosyć ciekawa restauracja. Ojej, jak ona się świetnie prezentuje. Wow, jest imponująca. Restauracja La Mermaid, bo tak się właśnie nazywa. Stworzona przez Wiki i BWBW, oto rajska restauracja położona na wybrzeżu pięknego oceanu. Jej menu to głównie owoce morza, a nazwa ta wzięła się od legend o syrenach, które podobno kiedyś widziano w tych terenach. Jak cudownie! Wchodzimy do środka, ej, podoba mi się. Jak wchodzimy do środka, to wszystko zrobione z takim mega smakiem. Ło, panie, jaki rozmach tutaj masz. Okej, i tu są stoliki. Boże, i tu są stoliki? Co tu się dzieje? Ile tutaj jest stolików? Co to za ogromna restauracja? Dobra, zobaczmy zaraz dalej. I tutaj są stanowiska kelnerskie. Jacy kelnerzy! Ej, to chyba te simki będą tylko dla tych kelnerów tu przychodzić. No masz, wielki rozmach, tyle ci powiem. Wchodzimy na piętro. Jak na piętro wejdziemy, to tutaj mamy kolejne stoliki. Mamy kuchnię na piętrze. Boże, ale ci kelnerzy będą latać. I potem mamy kolejne stoliki. Okej. Jest to prawda zejście, więc tutaj w ogóle 300 IQ, nie? Jakie fajne stroje! Madzia poprosi o konkretny stolik z racji tego, że jest gwiazdą, to poprosimy sobie o ten stolik tutaj. Dzień dobry, jestem Magda Gessler, poproszę o ten konkretny stolik. Zaczynamy nagrywanie kuchennych rewolucji. Madzia, uśmiech, uśmiech! Ło, panie, jakie to jest wszystko efektowne. Jest tu nawet dziura, szklana dziura w podłodze. Ło, matko! Jest menu, czyli widzowie, jednak nie, jednak galeria nam nie resetuje menu, czyli po prostu poprzedni twórcy nie sprawdzili, czy się zapisało. Czasami się nie zapisuje, wiem to z doświadczenia. Tutaj rzeczywiście jest jakieś konkretne menu i są owoce morza. Ulala! Póki co kelnerka przyszła niemal błyskawicznie, ale Madzia zamówiła. Piękny widoczek, no po prostu zjawiskowo. Ej, szkoda mi tego Sima, co sobie siedzi sam i ma widok na ścianę. Dosłownie tu nic nie ma, nie? Jest po prostu ściana, patrzy sobie na ścianę. Jakby tutaj dać okno, to by było wiele lepiej, by sobie patrzyło na taki widok łódeczki. No ale wiecie, no kurde, i tak jest elegancko. Panie kucharki zaczynają gotować w eleganckiej kuchni. Inni kelnerzy obsługują w miarę swoich możliwości. Zobaczymy, po jakim czasie dostaniemy nasz zamówienie. Zamówiliśmy gdzieś tak o godzinie 9, a jest godzina 9:37. No, zaraz wam... O, już! Boże! Jestem w szoku! Tak szybko, zobaczmy, jaka będzie jakość jedzenia. Normalna! Madzie się podoba, smacznego, gotowe. Zielony wyziew też normalny, a wzięłam jedno z najtrudniejszych dań, czyli to jest sukces, że one nie są kiepskie. Ej, Madzia flirtuje z tym sexy kelnerem, bo jej kazałam, mówi, nie no, niech się dziewczyna trochę pocieszy życiem i z nim pogada co nieco. Spędziliśmy cały dzień w restauracji La Raymond i bardzo nam się podoba. Jest cudowny widok. Najpiękniejsza architektura wyspiarska, jaką kiedykolwiek widziałam. Restauracja, którą możecie spokojnie pobrać i chodzić swoją rodziną do niej codziennie, bo jest niesamowita. Moja ocena 9/10 tylko dlatego, że jedzenie ma jakość normalną. Przejrzałam kilkanaście potraw, które dostali inni goście i 70% z nich to jest jakoś normalna, wszystkie drinki jakoś normalna i widzę, że nawet Wiki pomyślała i dała tej restauracji kuchnię z duszą, ale to nie pomogło, bo wybrała bardzo trudne dania do zrobienia, właściwie te takie najtrudniejsze. Ambitnie, to lubię. Ta restauracja właściwie nie potrzebowała naszej pomocy, potrzebowała tylko szumu medialnego, żeby stać się sławna i popularna, tak jak Madzia. Tak więc ptaszynki, z czystym sumieniem wam polecam, pobierajcie i cieszcie się nią, bo to jest arcydzieło. Plaży pod bagno, właściwie to ogniste bagno, bo tak nazywa się ta restauracja. Elewacja z tapety, a w bagnie pływają łabędzie i kacz. Kocham ten pieniek, to naprawdę bardzo ładny pieniek. Zawsze się znajdzie jakiś miłośnik bagna. Madzia właśnie wchodzi do środka, a ty piaro dosłownie w tym bagnie. Okej, masz pełno komarów wokół siebie, ty piaro. Wchodzimy do środka, boję się, co tu zostanę. Co to kurde jest za dywan? Wejdźmy do środka.
Ej, ktoś tu płacze, że tu jest. Nie wierzę w to. Szef sali chodzi w garniturze, to nie jest żart. Super łazienka z tapetą w statki. Lusterkiem powieszonym na oknie. Ej, czy kuchnia właściwie nie istnieje? Ej, to jest otwarta kuchnia i uważam, że to jest genialny pomysł, ale tak, nie w taki sposób. Łazienka jest oszklona. Serio, ktoś zrobił oszkloną łazienkę, o Boże. Dobra, poprosimy o stolik w takim razie. Widzę, że tu są chyba złe fluidy. Ogniste bagno. Zrobiła ogniste bagno Kinia i nic nie napisała, ale miałam rację, słuchajcie, jestem znawcą. Gniewne fluidy, to znaczy, że Simowie będą mieli tutaj gorszy nastrój. Orzeźwiająca bryza. Rzeczywiście to bagno na pewno daje orzeźwiającą bryzę. O Jezu, ile tu jest wyzwań parceli, już się boję. Nie wiem, co z tą restauracją w ogóle zrobić. Poprosimy najpierw o stolik, zobaczmy, co jest do jedzenia. Aha, wszystkie stoliki są zajęte, czaicie bazę? Ej, ja tak patrzę na to, co inni zamawiają i jakość kiepska, okej, okay. Jakość kiepska, kiepska, o matko, to będzie grubo, już widzę rewolucję żołądkową Madzi, tą nawet babkę zaczęły plecy boleć po tym gulaszu, który je. Zobaczcie, ona zatyka sobie nos, bo jest takie niedobre, że musi jeść tak z zatkanym nosem, żeby nie czuć tego zapachu. Im powinni płacić za to, że oni tu jedzą. Fu, jak się wzdrygnęła, widzieliście? Jak super, dostaliśmy stolik. Co prawda nie jest jeszcze wysprzątany, ale lepiej go zająć. O, pan kelner właśnie sprząta, Elko. Co my tu mamy? Jezus, jakie dziwne menu. Weźmy sobie to coś. Mam nadzieję, że po tym nie umrzemy. Nigiri z rozdymki! O nie! Ja przypominam, że jeżeli ktoś wykona złą jakość nigiri z rozdymki, no to... taki sim może umrzeć, więc nie będziemy tutaj ryzykować. Ej, weźmy sobie antrykot na sałatce z koniczyny. Ej, rozwalamy to, że oni podają nowe potrawy na totalnie zaśmieconych stolikach, nie? Nieposprzątanych. Właśnie krytyk kulinarny przyszła. Proszę bardzo, zamówienie gotowe, smacznego. No, dostaliśmy nasze zamówienie, zobaczmy. Jakość kiepska, nie wiem, czy Madzia powinna to jeść. Dramatycznie zły posiłek, to jedzenie było dramatycznie niesmaczne. Madzia oczekuje, a nawet wymaga czegoś znacznie lepszego. No Madzia, jak ci smakuje? O Boże! Ja przepraszam, że ty musisz to próbować, ale musisz to spróbować, żeby wiedzieć, jakie kuchenne rewolucje wyczynić. O Boże, ona zaraz się pożyga. Ona się stuka w głowę, czaicie? Ona nie rozumie, jak ktoś może to ugotować, ugotować coś tak obrzydliwego. Madzia praktycznie puszcza pawia, fuj, jakie niedobre to musi być. O nie, ja coś czuję, że będzie zatrucie pokarmowe, woła Boga o pomoc. Ej, widzowie, najgorzej, ona zamówiła nigiri z rozdymki, jakość kiepska, to może spowodować jej śmierć, ona to je, jaka wariatka, nie jedz tego. Dobra, idziemy skrytykować szefa kuchni. Madzia, bierz swoje wino. Co się stało? Jakaś simka tutaj umarła. Ej, jakaś simka właśnie umarła od nigiri z rozdymki. Ej, to jest krytyk kulinarny. Ej, co? Nie wierzę, nie wierzę. Mruczny Kosiarz chce od Madzi autograf. Słuchaj fana. Mruczny Kosiarz do Madzi. Umieram. Umieram. Ej, co to, kurde, bele? Ja pierdzielę, co się dzieje? Co się... To chyba było trzęsienie ziemi. W ognistym bagnie zginęła osoba. Ale świat potrzebuje też takich restauracji. Pomyślałam, że to będzie najtrudniejsze wyzwanie całego sezonu kuchennych rewolucji, bo z takiego bagna wyjść to trzeba być po prostu mistrzem i prawdziwą Madzią Gessler. Czas z tego ognistego bagna zrobić przejrzyste jezioro. Zaczniemy sobie od wody. To już wygląda to lepiej. Front już jest zrobiony i wygląda to o niebo lepiej. Czas teraz na elewację. No kurde, taka tapeta, no być nie może. Ale pozostawię ten pierwotny klimat autora znacznie lepiej, ale oczywiście w środku musimy teraz to wszystko pousuwać. I w poprzednich restauracjach wspominałam często o tym, że nie ma oświetlenia, więc Kinia postanowiła zapewnić bardzo dużo oświetlenia. Ten nagrobek byłego krytyka kulinarnego umieścimy później w jakimś kluczowym miejscu i będzie takim dobrym duchem restauracji. Generalny remont mamy zrobiony i wykonałam również łazienkę. Czas na kuchnię, salę, stoliki. Skorzystam z wcześniejszego pomysłu Kingi
na to, żeby kuchnia nie była tak jakby ogrodzona. Tu umieścimy okna, tu umieścimy taki optymistyczny obraz. Pół godziny później, bo mniej więcej pół godziny mi zajęło właśnie stworzenie tego cudeńka. Chcę Wam pokazać, jak wygląda w środeczku. Więc tak, wchodzimy i mamy taką salę. Tu są stoliki, tu jest kuchnia, oczywiście oszklona, że będzie widać na żywo, jak kucharz gotuje. To jest w ogóle super fancy. Kinia, super pomysł miałaś, wykonanie gorzej. W opcjach restauracji usuwamy te negatywne cechy. Jezu, ile tego było. Hurra! Zobaczymy teraz, czy ta restauracja będzie o wiele lepiej prosperowała. Ale zanim, kochani, to powiem Wam, co zrobić, żeby wziąć udział w rozdaniu i wygrać dwa kody do Instant Gaming na 5 euro. Po pierwsze, standardowo musicie mnie subskrybować, bądź być moimi ptaszynkami, polubić ten film i napisać w komentarzu jedną rzecz, za którą lubicie kuchenne rewolucje u mnie na kanale. Zwycięzców oczywiście ogłoszę w następnym odcinku Kuchennych Rewolucji, czyli wtedy, kiedy wbijecie 5000 łapek w górę. Wchodzimy do środka i chcę właśnie wejść z Wami, ale tak wiecie, wejść tak prawilnie, nie? Tu stoją wielkie takie tulipanki. Wchodzimy. O kurde, jak ładnie! I mamy tutaj szefową sali. Francja elegancja, a tu jest właśnie kuchnia, gdzie kucharz będzie nam gotował smaczne posiłki. No dobra, poprosimy o stolik. Madzi podoba się wystrój, przyzwoicie ozdobione, estetyka tego domu jest do przyjęcia oraz miłe otoczenie poprawia nastrój Sima. No widzicie, Madzia jednak zna się na rzeczy. O, dostaliśmy ten stolik, bardzo ładny. Zamówmy sobie do stolika. No i co, zamówmy sobie na przykład właśnie jakieś winko nigiri z rozdymki. Zobaczymy, czy dostaniemy teraz śmiertelne nigiri rozdymki, które zabiło właśnie tą panią, czy nie. El, nie podoba mi się to, oni płaczą przy tym grobie wiecznym, bo oni nie mogą tak przy tym ryczeć, bo oni będą zamiast pracować, to płakać. Dobrze, że sobie zawsze testujemy te restauracje, bo bym zrobiła niezłe fa-pa. No, jest święty spokój z tym nagrobkiem, już nikt nie płacze. Jeszcze Wam łazienki nie pokazałam. Łazienka jest skromna, ale bardzo estetyczna i ładna. Tu są lustereczka, tu jest takie okienko. Tu jest właśnie kibelek. O, i można sobie patrzeć, jak on gotuje, słuchajcie. Można mu zaglądać centralnie w garnki. Proszę bardzo, zamówienie gotowe, smacznego. No, dostaliśmy zamówienie. Bardzo się cieszę i zobaczmy. Normalna, jakoś normalna. O, jakoś wspaniała wina. No to dobrze, dobrze to wypada. Jestem zadowolona z tego klimaciku. Jest naprawdę bardzo fajnie. Napiszcie, kochani, w komentarzu, na ile oceniacie od 1 do 10 moją rewolucję, tą restaurację po rewolucjach kuchennych. Wygląda na to, że wszyscy klienci, kucharze, obsługa są zadowoleni. Tańczą sobie, dobrze się bawią. Wszystko wygląda świetnie. Madzia też jest zadowolona, bo jedzenie jest całkiem smaczne. Teraz to jest prawdziwa restauracja, a nie jakiś bagno. Ogniste bagno to dno, okropne miejsce, w którym po zjedzeniu czegoś można umrzeć. Najgorsza kuchnia, jaką spotkaliśmy, co jest prawdą, bo nawet na tym poprzednim bagnie z pierwszego odcinka jedzenie było raczej normalne i czasami kiepskie, to było przede wszystkim kiepskie. Bagno zamieniłam w cudowne jezioro, nie ma rzeczy niemożliwych. To miejsce ma nową duszę i historię, dawniej minus 10 na 10, teraz 10 na 10 Magda G. Magda już w swoim cudownym, bogatym domku. Piszę recenzję dla dwóch pozostałych restauracji, bo w końcu galeria w Simsach działa. Restauracja La Mermaid, prawdziwe artydzieło, 9 na 10. Ambicje przerastały kucharzy, zdarzały się średnie potrawy. Perełka na plaży, MG, w sumie to prawda, bo to była taka perełka wśród restauracji. Z kolei restauracja pod wieżbą dostała opinię koszmar. Restauracja kusi, zaprasza, omal nie straciłam tu życia. W dodatku zatrułam się jedzeniem, pierwszy raz w życiu. 2 na 10 Magda G. Tak, moi kochani, to były naprawdę cudowne rewolucje. Zupełnie się nie spodziewałam takich efektów. Dziękuję Wam bardzo za dodawanie tych wszystkich wspaniałych restauracji. Tych ładnych, tych brzydkich, tych koszmarnych i tych zaskakujących. Madzia teraz się odpręży przed kolejnymi kuchennymi rewolucjami. Ja przypominam o rozdaniu. Napiszcie w komentarzu, za co lubicie kuchenne rewolucje. Subujcie mnie, bo niedługo będą 3 filmy w tygodniu. Hejka!